Teraz ja sobie klasnę do synchronizacji, żebyś ty mógł synchronizować potem. Dobrze. Dobrze. I synchronizowane. Tu gdzieś będzie intro, rozumiem, czy później? Nie wiem. Jeszcze nie wiesz, dobrze. Dobrze. To wszystko zależy. Ready. 3, 2, 1, tar. No to co, nagrywamy? Okej, okay. O edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Redaktorze Danieluk. Redaktorze Łasiński. Powiedz mi, czym w ogóle jest Radio Belfer? Nie wiem. O, to ja mam taką samą odpowiedź, to uprzedziłeś moją odpowiedź. Bo generalnie rzecz biorąc, być może jacyś ludzie będą tego słuchali, będą mieli jakieś oczekiwania. Czy powinni mieć jakieś oczekiwania? Tak. Żadnych. Oczywiście. To jest najważniejsze. To, tak, także jeżeli słuchacie, słuchajcie. Na pewno się wtedy nie zawiodą. Tak, jeżeli słuchacie albo oglądacie Radio Belfer, to pamiętajcie, że ta audycja w żaden sposób nie jest wpisana w żaden harmonogram działań, tak. Jest mega spontaniczna i urodziła się dawno, dawno temu i potem miała długą przerwę. Tak. Urodziła się bardzo dawno temu, nie wiem skąd się wziął pomysł nawet na nią, ale w pandemii było wesoło. Tak było. I nasz kochany pociąg. Autobus. To był autobus. Autobus, pociąg. Tak, i to było jeszcze w czasach, kiedy nadawaliśmy online, a potem potem zaczęliśmy... Trzeba było spuścić ciśnienie, tak. Ponieważ telewizja śniadaniowa była już zajęta przez rodzinę z Torunia. Tak było, tak, tak. Telewizja śniadaniowa była przez rodzinę z Torunia. To powstało Radio Belfer na wieczór. Tak było. No i teraz po w zasadzie 2 latach, no, można powiedzieć... Nawet więcej. Stwierdziliśmy, że... bo ktoś nam napisał, że lubi słuchać, jak sobie gadamy. Tak. Nie? Tak ktoś rzucił hasło, że warto by porozmawiać o edukacji, ale niekoniecznie, że tak powiem, z kołkiem gdzieś. Czyli w miarę na wesoło, na spokojnie. Dobra. No i jakby ten ostatni komentarz był pod właśnie naszymi jakimiś tam filmikami, spowodował, że stwierdziliśmy, że dobra, to robimy Radio Belfer na nowo. Ty stwierdziłeś, bo ja już kiedyś chciałem. A, tak było, rzeczywiście. A ty broniłem, nie miałeś okienka. Ja się broniłem rękami. Ale dzisiaj było okienko. Nadal nie mam, tak, dzisiaj jest okienko, dokładnie, tak? I nadal nie mam okienka, ale miałem przyjemność zrobienia tego. Czy państwo powinni oczekiwać tutaj jakiegokolwiek harmonogramu publikacji? Nie. Aha, dobra, czyli słuchacze wiedzą, że nie będzie harmonogramu publikacji. Na pewno będziemy głośno trąbić o tym, że jest nowy odcinek. Okej. Ale od odcinka do odcinka to będzie na pewno minimum od nagrania do nagrania plus na montaż 3 dni. Dokładnie. Więc generalnie mamy już jakieś odcinki nagrane. To jest najlepsze, żebyście posłuchali, bo my nagraliśmy, będąc wspólnie na rodzinnych wakacjach na Cyprze, 3 odcinki. W lipcu. W lipcu, przepraszam bardzo, pomyliło mi się. Nie lokuj produktu. Które zmontowałeś. Mamy końcówkę lutego 2024 roku. To dobrze, żebyśmy tutaj określili datę tych jakby harmonogramu publikacji odcinków, żeby ludzie wiedzieli o tym. I ja potem wpadłem na pomysł, że przecież nie będziemy zaczynali od Belfer na wyjeździe, pan Radio Belfer na wyjeździe, więc mówię, przyjedź tutaj, no i tak w ferie się spotkaliśmy i nagrywamy. Tak mam Radio Belfer na wyjeździe, było zero. Nie było, ale no, ty też wyjechałeś, tak, bo przyjechałem. Tak. Więc mamy odcinek 00, w którym możemy powiedzieć dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Dla kogo jest ten podcast? Dla nauczycieli. Okay. I chyba nie tylko. Tak po prostu dla osób związanych z edukacją. Mamy dość duże grono znajomych edukacyjnych, nie tylko edukacyjnych, takich, którzy się po prostu czasami gdzieś wokół edukacji kręcą, bo są to i firmy, ludzie, którzy gdzieś tam związani są z edtechem, ludzie, którzy już nie są nauczycielami, prowadzą na przykład zakład pogrzebowy, pozdrawiamy, albo kwiaciarnię. Tak było, tak jest. I po prostu, ale zależy im na edukacji. A poza tym chyba każdemu rodzicowi zależy na edukacji, więc może niech spojrzą troszkę inaczej na Belfer. Tak, bo Radio Belfer jest prowadzone przez nauczycieli praktyków, którzy generalnie rzecz biorąc nie pracują w żadnej elitarnej szkole. Tak jest. To są dwie wiejskie szkole. Szkoła 1 to zespół szkół, tutaj Maciej w Damasławku, gdzie uczy uczniów informatyki szkoła podstawowa i szkoła średnia. Technikum. No, przedmioty zawodowe, zawodowe technikum, żegnam ich. Zdają ostatnie egzaminy i już niestety tylko szkoła podstawowa i szkoła zawodowa, edukacja dla bezpieczeństwa. A właśnie, zapomniałem, że edukacja dla bezpieczeństwa. Tak, będę strzelał. A ja jestem od chemii, czyli od tego, czego wszyscy się boją. Aktualnie pracuję w szkole ponadpodstawowej w Bolechowie, zespół szkół imienia generała Dezydrego Chłopowskiego. Polecam, pozdrawiam wszystkich uczniów i nauczycieli z tamtej szkoły. Tak. Ty pozdrawiasz? Ja oczywiście, że pozdrawiam. Właśnie, żeby potem nie było, wszystkich że nie pozdrowiłeś. No tak. Właśnie, nie? Wiem, pozdrawiam. Więc... jak będę odbierał, że tak powiem, Oscara, za co się odbiera za podcast? Za najlepszy podcast edukacyjny? Podcastara.
podcastara, tak? Dobrze, to jak będziemy odbierać podcastara, to tak wtedy jest. Wymienimy. Dziękujemy bardzo mocno naszym żonom za to, że mają dla nas cierpliwość. O, właśnie, dokładnie, że akceptują te wszystkie nasze wariackie pomysły. Tak, dokładnie. I chwała pingwinom wszystkim za to, że tutaj jest cała... Ornitolodzy się cieszą ze wszystkich pingwinów, które są na to dlatego, że moja żona jest biologiem. A, no tak, właśnie, bo to poruszaliśmy ostatnio właśnie temat a propos pingwinów na Antarktydze. Antarktyda, one są na jednym... Ale nieważne, nie wchodźmy tutaj. Na północy. Dokładnie. A więc, na południu chyba też. Więc drodzy słuchacze, Radio Belfer jest zrobione przez dwóch... Ja bym powiedział, że przez dwóch kumpli przede wszystkim jest zrobione. Więc przez dwóch wariatów. Dwóch wariatów, którzy rzeczywiście są nauczycielami, którzy patrzą na edukację od strony praktycznej, którzy mają czasami dość tych wszystkich ekspertów, którzy piszą cudowne posty, piszą książki, są doktoryzowani w różnej wiedzy teoretycznej. Którzy starają się być normalni i ogarniać świat na normalnie. Właśnie, a my z kolei znowu różnie to ogarniamy i dlatego właśnie ten podcast jest dla tych wszystkich, którzy czasami chcą sobie odetchnąć. Podcast będzie miał swój kanał w stacjach podcastowych. Tak jest. Belfer. Dokładnie tak. A jeżeli będziecie chcieli się z nami gdziekolwiek skontaktować, to szukacie gościa w żółtej koszulce pana Belfra w internetach. Zawołaj żółtego. Macieja Danieluka również w internetach. Tak jest. I wtedy piszecie do nas, jeżeli macie ochotę do nas napisać, ale z tego co wiem, ludzie do podcasterów nie piszą, więc nie martwię się o żadne maila ani komentarze, więc nie martwię się o to. Komentarze będę czytał, a że ja mam niestety problem, bo ja odpowiadam na każdego maila, nie, więc to, jak ktoś napisze... Myślę, że to nie ty masz problem, tylko ci ludzie, którym będziesz odpowiadał, bo jak znam te twoje odpowiedzi, to nie są zbyt miłe. A piszcie do Macieja, to się przekonacie. Tym bardziej was teraz zaciekawiliśmy, jak to jest napisać maila do Macieja. Najpierw musi go znaleźć, nie podpowiemy wam, więc musicie poszperać, gdzie tam znajdziecie maila do Macieja. To nie jest aż takie trudne. Tak, no to, ale będzie zadanie domowe, znaleźć. Będzie zadanie domowe. A nie, czekaj, jeszcze nie zakazali. Nie ma zadań domowych. Nie, przepraszam bardzo, jeszcze jest przed kwietniem, jeszcze nie zakazali zadań domowych. Poza tym to jest tylko dla chętnych i nie na ocenę. No ale tak jest. Zobacz, nikt nie będzie oceniał. Czy ty masz chętnych uczniów w szkole? Czekaj, nagrywamy w ogóle to? 7 minut. To jest dobry czas na to, żeby w tym momencie moim zdaniem zakończyć. Ten temat. Ten temat. Był jakiś temat? Nieważne. Drodzy Państwo, zachęcamy do słuchania prawdopodobnie najlepszej edukacyjnego ale podcastu. Ponieważ to ty masz jeszcze pomysł, a jeszcze wszystkiego, żeśmy nie powiedzieli, bo powiedzieliśmy, że będzie o edukacji przez nauczycieli. Tak. Być może z jajem, może się komuś będą goście podobać. Być może, o właśnie, będą goście? Będą goście. Nawet powiedzieliśmy sobie ostatnio, że będą prawdziwi i wirtualni. Wirtualni już są z nami, także w następnym odcinku pojawi się wirtualny gość. Jeszcze nie wiemy jaki, ale będzie. Dobrze. I będzie telefon do przyjaciela. No dobrze, to skoro tak, to zapraszamy w takim razie do słuchania po tym następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Cześć. No i widzisz, jak to nagraliśmy pięknie. Zobacz, teraz chyba się nagrywało. I robię stop.